Od wielu lat podróż do Norwegii była w moich planach. W tym roku to się udało. 19 września ruszam z lotniska w Pradze docelowo do Ålesund z przesiadką w Oslo. W tej kilkuodcinkowej serii z kraju wikingów pokażę Wam bardzo dokładnie miasteczko Ålesund. Odwiedzę tam też skansen, największą atrakcję turystyczną Geiranger oraz typowy norweski minimarket i opowiem o cenach. Samo lotnisko w Oslo było już dla mnie niemałą atrakcją. Miałem 2 godziny dla siebie na 19 największym lotnisku w Europie. Ciekawe urządzenie, pomieszczenie można powiedzieć. Wycisza całe środowisko i za 200 koron norweskich, to jest chyba 40 zł, może mieć 30 minut ciszy w takim pomieszczeniu. No zabawnie. W Norwegii jest nieco ponad 5 milionów mieszkańców i jest to drugi w Europie najsłabiej zaludniony kraj, a mieszka w nim około 100 tysięcy Polaków. Jest to największa mniejszość narodowa w tym kraju. Przyjeżdżam na zaproszenie siostry, która tu mieszka już 10 lat. Dziś zobaczę ją pierwszy raz od bardzo długiego czasu. 3 września, jestem właśnie w Norwegii. Widzę moją siostrę. Nie widzieliśmy się kilka lat. Jestem ciekawy, czy mnie pozna. Już dzwoni się, patrzy na mnie. Czy czapkę zjadło? Może mnie nie pozna. Nie, to nie ja, to nie jestem ja. Pokręcę film, cześć. Strasznie super Cię widzieć, Bartek. Ile my się lat nie widzieliśmy, to jest kamera. Teraz Cię powiem. Co Ty tam nakręcałeś, coś? Tak. A co nakręcałeś? Tak. Powiedz. No ja wszystko nakręcam, moje życie całe. No ja patrzę i Ty w ogóle ani nie reagujesz, to nie on, to jakiś ktoś inny chyba. Ja miałem nadzieję, że powiesz, że się tak zmieniłem, że mnie nie poznałaś. Wiem. A ty mi zawsze tak mówisz. Aha. No dobra. To jest możliwe. Po wylądowaniu w Ålesund udaliśmy się na zakupy, zahaczając o polskie produkty na półkach. No, skałki robią wrażenie. Byłeś tam kiedyś na samym szczycie tej którejś tej góry? Ileś tam wchodzi minut? Zależy jaka wyprawa, Bartek. No, zajebista jakaś. Chciałbyś na jakąś przejść gdzieś? Nie. Ale nie mówię. Ja chodzę dużo w pracy, nie ten. Ale gdzie? Ale co? Bo Ci przerwałem. Na pewno nie pod górę. Możemy iść, ale nie pod górę. No to będzie dużo spacerów. No i super. Takie bloki dziwne. Cześć. Tu masz Bigos na przykład. O, faktycznie, te spodniczki. No, lubisz ten? Lubisz taki Bigos? No, ale wiesz co, to jadłem, ale to no. Daleko się ma do takich normalnych. Ile to jest 46 koron norweskich? Tu fasolka po brytońsku. Fajnie, więc jesteśmy... O, i draże są. Przechodzimy po draże właściwie, jesteśmy... A, te korsa. Tak. Wszystkie weźmiesz, nic dzieciom biednym nie zostawisz. 10 koron. To jest 2 złote? No. Raz, 4. Trochę ich wezmę, no. Wszystkie ale zobacz, że te się kończą, zobacz, że te się wszystkie widzę. Kończą, a te... To są niedobre. No ale są pełne. Mąka Basia, patrz, tego się robi ten. Możemy pierogi zrobić później. A teraz małe tankowanko na stacji Circle. I ceny... Tak, nie widać za mną, ale teraz robię przebitkę. Czyli 18 koron za zwykłą benzynkę i Lidl Ropa 17 koron norweskich. Zatankowaliśmy i spróbowałem troszkę widoków na pierwszy dzień w tym nieprawdopodobnym miejscu. Thank you.
jestem właśnie w Norwegii i widzę tutaj panowie na znakach, czyli na przejściu dla pieszych, także mają czapki, kapelusze, ale ten ma nawet ładnie podkreślone, że ma buty. Jest jeszcze bardziej człowiekiem i ma palce u dłoni generalnie, bo na tych polskich nie ma palców. Pamiętajcie też o Patronite. Możecie tam wspierać takie projekty jak te. Pozdrawiam, Bartek.